Zobaczcie, tak wygląda nasza strefa tutaj. Trzy Fordy. Tutaj sąsiedzi mają pięknie zrobione światełka. Ja nie pomyślałam w ogóle o tym, jak nas pakowała, szczerze mówiąc. My niestety nie mamy takich bajerów, może kiedy indziej, następnym razem. Ale obłożyliśmy sobie szyby i idziemy teraz zwiedzać. Rozłożyliśmy, zobaczcie, markizę. I mamy tutaj też nasze krzesełka i stolik. Idziemy sobie, idziemy. Ojejku, ktoś ma kiciusia. Cześć! Idziemy, słuchajcie, w kierunku plaży. O, tu ma ktoś ładnie, takie kwiaty. Zobaczcie, jaki tu ładny płotek biały. Fajny klimacik, co? Co tu się dzieje? Tu jest proste zejście do morza. Od nas. No i co? Pięknie, co? Tylko tę ścieżkę przeszliśmy i jesteśmy już przy samym morzu. I ten zapach, ale pięknie. Tutaj mamy sklep, a tu chyba jest coś do jedzenia. Idziemy zobaczyć. Odkryliśmy już miejscówkę, w której można zjeść. I zamówiliśmy krem pomidorowy. I jeszcze kilka innych rzeczy, to wam później pokażę. No i tak sobie siedzimy w takiej altance. Przyszła też sałatka grecka z krewetkami. Taka fantazja na temat sałatki greckiej chyba. Ale... No, Patryk, jak oceniasz te knajpy? Jestem zdziwiony. W sensie, zanim wszedłem, nie dałbym 5 groszy. Chociaż wygląda jak bar na okej, ale... Tak, taki bar bardziej, nie? Niż knajpa. Ale bardziej barowy niż restauracyjny. Ale jest dobrze. Ale słuchajcie, ta sałatka pachnie... Obłędnie, te krewetki pachną obłędnie, one są na ciepło i po prostu pachną winem z cytryną. Tak, i krem z pomidorów też był ekstra. Testing dania głównego. Ja mam filet z dorsza, a Patryk ma łososia z ziemniaczkami. I z grillowaną cytryną. To jeszcze wam pokażę, co my tutaj mamy. Tu jest jakiś sklepik z ciuchami. Takie szlafroki jakby. 200 zł kosztują. Ten szary, ładny. Tutaj można sobie pojeździć, jak widzicie, dzieciaki jeżdżą na desce. Tu jest ta knajpa, w której byliśmy, na tym naszym kempingu. No i tam jest zejście na plażę kolejne. A tutaj reszta stoliczków, jakieś food trucki i plac zabaw dla dzieci. O, jakie fajne huśtawki. Jest mini skatepark, widzę. No, tak, tam jest. Chodź, zobaczymy tutaj. O, tam jaka fajna kryjówka. I zobaczcie, jakie mamy zejście. Wyszliśmy z naszego kempingu i teraz mamy zamiar się przespacerować do jastarni. To jest jakieś 2 km piechotą. Doszliśmy już do centrum jastarni. Szuka Patryk właśnie jakichś najlepszych knajp tutaj. Chociaż w sumie przed chwilą jedliśmy, więc chyba... Najlepsza beza na półwyspie, cappuccino kafe. A widzisz, mówiłem. Beza, tak, deserku nie jedliśmy w sumie. Idziemy do cappuccino kafe. Podobno jest tutaj najlepsza beza, także zobaczymy, czy w ogóle jest jeszcze, bo jest dosyć późno. Oj, dużo tu jest dobroci, słuchajcie. Ale to, co jest najlepsze, jest tutaj. Naszej rozpusty ciąg dalszy. Zobaczcie, jaka beza. To jest porządny kawał bezy. Tutaj mamy też lemoniadę i mojito. Czemu wyjadasz moją, ja się pytam. Cześć, mam już dzień drugi naszego kamperowego życia. Ja już właśnie byłam w łazience. Umyłam buzię, zęby, nałożyłam filtr, bo chyba dzisiaj idziemy na plażę, więc na razie się nie maluję, pomaluję się wieczorem. Stwierdziłam, że przyjdę po aparat, żeby wam właśnie pokazać, jak wygląda łazienka, jak wygląda właśnie tamta część, gdzie są toalety, prysznice i tak dalej, żebyście też może wiedzieli. Wczoraj mieliśmy przygody. Trochę się nachodziliśmy, bo przegapiliśmy stację. Poszliśmy sobie na piechotkę do jastarni. No i tam spędziliśmy trochę czasu, a że było późno, to stwierdziliśmy, że sobie skrócimy naszą podróż i pojedziemy kolejką.
Ja nigdy z pociągami nie miałam dobrych wspomnień i teraz się też to potwierdziło, że pociągi to jest największe zło tego świata. Wsiedliśmy do tego pociągu, kupiliśmy bilet i przejechaliśmy naszą stację. Wysiedliśmy w Kuźnicy, która jest oddalona o 4,5 km od naszego kempingu, więc stwierdziliśmy, okej, no trudno, przegapiliśmy, no to pojedziemy z powrotem następnym pociągiem. Nie pojechaliśmy, bo następny był za godzinę, a w godzinę już byśmy tu doszli. No więc po prostu musieliśmy iść. Zobaczcie, Patryk wraca, jaki piękny, wykąpany. I tam już widzicie strefę łazienek. Nie chcę tak nikogo nagrywać, także mam nadzieję, że się nie natknę. Zobaczcie, no tutaj są toalety. Jakby nie jest to nic pięknego. A tutaj wchodzi się w strefę pryszniców. I zaraz zobaczę, czy kogoś tu przypadkiem nie ma. Także widzieliście, jak to mniej więcej wygląda. Nie chciałam tam nic nagrywać, bo była pani, więc nie chciałam jej stresować, że ją nagrywam czy coś takiego. Widzieliście, były prysznice, były umywalki z lustrami, były tam też takie wieszaki na ręczniki. Także no, całkiem spoczko. Mam nadzieję, że się nie spóźniliśmy na śniadanie w knajpie, bo jak nie, no to będziemy mieć mały problem. Mam sukienkę, a pod sukienką kostium, bo jest pięknie i cieplutko, więc mam kąpiele dzisiaj w morzu. Jednak załapaliśmy się na śniadanie, no i zobaczcie, jak to tu wygląda. Są pomidorki, jajeczka, chlebek. Tutaj mamy, no zobaczcie, jajecznicę i naleśniki. A tutaj kiełbaski. Dzisiaj na śniadanko jajeczniczka. Tutaj mam zestaw herbaciany. Tu już Patryk pożera. A tutaj wziąłem jeszcze deserek malutki. Takiego prywatnego zejścia na plażę to powiem wam, że ja nie miałam w żadnym drogim hotelu. Jest pięknie. Got to know you before you faded away. I got to know you. Got to love you. Just keep walking down to separate ways. I can show you. A tak wygląda nasz kamper w środku. Jak widzicie, obłożyliśmy tutaj wszystko tymi matami, żeby nie było po pierwsze nic widać z zewnątrz, no a po drugie to troszeczkę jednak zapobiega grzaniu się auta. Tutaj mamy kosmetyczki. Tutaj mam rzeczy na plażę. Tutaj, jak widzicie, na fotelach suszą nam się ręczniki. Tutaj mamy kanapę, którą się rozkłada i mogą tutaj spać kolejne trzy osoby. Dalej wszędzie mamy schowki. Tu jest schowek. Tu, jak widzicie, od góry do dołu są szafki i tutaj, muszę się przecisnąć, nie jest to takie proste, mamy naszą mini kuchnię. Tu jest lodówka, dalej tutaj pod tą szybą jest kuchenka, jak widzicie, nie korzystamy z niej. Dwa kubki, dwie szklanki, to jest nasze żelazko turystyczne. Ja z domu wzięłam też deskę do krojenia, taką małą, tutaj mam też ostrzejszy nóż i ściereczkę. Co prawda nam się to nie przydało, bo nie gotowaliśmy tutaj jeszcze ani razu. Tutaj mamy też mały zlew. Na wyposażeniu były też sztućce. Tam są talerze, garnki i tak naprawdę to wszystko. Tutaj była pościel, ale teraz pościel już jest tu, bo tam na górze jest sypialnia, ale to wam pokażę później, jak już będziemy rozkładać to. I co mamy tutaj w tej szafce? Tu jest drabinka, którą się stawia na podłodze, żeby właśnie wejść na łóżko. I tutaj po prostu mamy nasze rzeczy. Jesteśmy, jak widzicie, na strefie Forda. I przyjechaliśmy tu właśnie na zaproszenie Forda, także dziękujemy bardzo. W każdym razie, super jest ten kamper, jest bardzo, bardzo wygodny. Jest światło, jest woda normalnie, jest ogrzewanie, lodóweczka. Tutaj, o, tutaj jest jeszcze stolik rozkładany, przebrani. Idziemy teraz tutaj do tej naszej knajpki na sałatkę, to co wczoraj jedliśmy, bo była przepyszna, naprawdę te krewetki to jest po prostu mistrzostwo świata. Później wracamy
z powrotem do jastarni. Dzisiaj sobie w jastarni spędzimy wieczór, także ja już po kąpieli. Taki outfit. Fajnie tu jest, słuchajcie, naprawdę. A w morzu było dzisiaj tak ciepło. Może dlatego, że tutaj jesteśmy przy zatoce, więc ta woda jest cieplejsza, ale było naprawdę fajnie. AAA credits are right. Hang up the phone and let your heart break on the inner lane. 24 twice. She's on the... W rankingu najlepszych knajp w jastarni ta jest w pierwszej dziesiątce, więc tak? A, jest numer jeden nawet, więc idziemy spróbować. Wybieramy sobie jedzenie, a wszystko wygląda naprawdę pysznie. Lokal w środku jest przepiękny, ale zdecydowaliśmy się usiąść tutaj. I zobaczcie, jak tu też jest ładnie. Szkoda, że tam nie ma morza za płotkiem, no ale... I tak jest super fajnie. U mnie standardowo na vlogach zawsze dużo dobrego jedzenia, więc i teraz wam pokażę. Mam nadzieję, że nie jesteście głodni w tym momencie, ale przyszły nasze startery. Ja tutaj mam tatar z łososia z awokado. Dalej mamy focaccię z rozmarynem. A Patryk ma tatara z wołowiny. Chciałam tylko wam dać znać, że przystawki były przepyszne. To był chyba najlepszy tatar z łososia, jaki jadłam. A teraz mamy krem z pomidorów z ricottą. Zupki też były przepyszne. A teraz czas na danie główne. I zobaczcie, co ja tu mam. Risotto czarne z krewetkami i baby ośmiornicami. Boże, jak to super wygląda, a pachnie niesamowicie. A Patryk ma ogromnego steczora. I jak? Dobre? Nie mogę. Już nie masz. A tak wygląda ta knajpa, w której byliśmy. Nazywa się Kapitalna i naprawdę jest kapitalna. Jest przepyszne jedzenie, więc jeżeli będziecie w jastarni, to naprawdę, naprawdę polecam. Znaleźliśmy wczoraj taki sklep i dzisiaj tu wróciliśmy. I zobaczcie, stwórz swoje unikalne klapki. Firma nazywa się Loco i oni są, słuchajcie, od 2 miesięcy na rynku. Tutaj wybieracie sobie podstawę, klapkę i ten uchwyt, to trzymanie. Później możecie dobrać sobie szarfę, macie charmsy i możecie sobie dobrać różne, różne charmsy. Zobaczcie, ile tu jest różnych wzorów. O, widzicie? Ile tego jest tutaj? A tu są moje, które jeszcze nie są skończone, także pokażę wam potem. Patrzcie, co ja znalazłam! Po prostu hit! Patryk oczywiście się zapiera rękami i nogami, żeby nie iść, ale idziemy, pójdziemy na to. A, jak ja kocham takie miejsca! Jest już kolejny dzień, dzisiaj mamy niedzielę, nasz ostatni pełny dzień tutaj w jastarni. Czy to jedzenie wydaje wam się znajome? Tak. Jemy dosłownie, dokładnie to samo, co wczoraj. Tym razem siedzimy w środku i możecie zobaczyć, jak tu jest ładnie. Próbujemy teraz otworzyć łóżko. Trzymam. Nie żeby to było jakieś bardzo trudne, ale faktycznie jedna osoba może mieć z tym problem. Robimy to zazwyczaj we dwójkę. Łóżko już jest rozłożone i tak to wygląda. Postarałam się je pościelić rano, ale no jak było przygniecione do sufity, no to wygląda właśnie w ten sposób. Mamy tutaj normalnie 2 kołdry, 2 poduchy. I o, zobaczcie, materac. To jest naprawdę bardzo wygodne łóżko. Zaskakująco dobrze nam się tu śpi. No i właśnie i z jednej, i z drugiej strony mamy takie lampeczki. Tutaj są te okienka. Więc tak wygląda nasza sypialnia. Będziemy oglądać 13 powodów. Jest poniedziałek, bardzo wietrzny i deszczowy. Przez całą noc była burza i straszny wiatr. A my właśnie... Już jak widzicie, złożyliśmy stolik, złożyliśmy krzesła, markiza jest złożona. Teraz ściągam te maty i niestety już koniec naszego wyjazdu. Ostatni rzut oka na kemping. Tam
morze. Papa, morze. Tutaj, gdzie ten pan stoi, jest strefa wycięta, czyli także jeżeli gotujecie w kamperze, to tutaj ludzie przychodzą z wielkimi koszami, no i po prostu mają sobie naczynia. Tutaj natomiast jest strefa kitesurfingu, więc jeżeli chcecie, to możecie się nauczyć popływać, chyba że już umiecie, no to wypożyczyć sprzęt. I tutaj wszystko jest na miejscu. Tam w tej części, tak jak wam pokazywałam, jest taka strefa restauracyjna. Mają bardzo dobre jedzenie, przynajmniej to, czego próbowaliśmy. No to w drogę. Teraz po drodze nagrywamy też film dla Patryka. Zobaczcie parking, z jakim widokiem znaleźliśmy. Pięknie.